Przedstawimy. Robercie, jakbyś mógł powiedzieć kilka słów o sobie. Oj, w dużym skrócie, programista od wielu, wielu lat, prowadzę również zespoły IT, pomagam również startupom, jeśli chodzi o zarządzanie firmą, jeśli chodzi o wszystko, co jest związane z aspektami technologicznymi. Oprócz programowania, między innymi też decyduję o zatrudnieniu w firmach, dlatego mam tą perspektywę nie tylko z osoby, która pracuje jako programista, ale też osoby, która będzie chciała zatrudnić programistów. O rekrutacji też porozmawiamy sobie na koniec spotkania, ponieważ to też jest bardzo ważny aspekt. Myślę, że warto już o tym rozmawiać na samym początku, zanim zaczniemy się czegoś nowego uczyć, bo warto wybrać taki kierunek, który sprawi, że znajdziemy fajną, bezpieczną pracę, ale też dobrze płatną oczywiście. Pozwólcie, że ja powiem troszkę o sobie i o Future Colors. No, tak jak wspominałam, nazywam się Paulina Brudka i pracuję w Future Colors od samego początku. Jesteśmy liderem edukacji online, mamy w swoim portfolio wiele kursów programowania, ale też kompetencji cyfrowych. Do zapoznania się z naszą ofertą zapraszam Was oczywiście po webinarze. Dzisiaj będziemy koncentrować się na naszym kursie Python Developer, który to jest nastawiony na praktykę. 3 razy praktyka. Robimy zadania, projekty, warsztaty. Chcemy przygotować Was do tego, żebyście byli gotowi do wkroczenia na rynek pracy jako Pythonowcy. Wyróżniamy się tym, że stawiamy na codzienny kontakt z mentorem, lekcje na żywo, warsztaty, o których już wspomniałam, i konsultacje. A wszystko to na naszej autorskiej platformie, która pozwala Wam robić wszystko w jednym miejscu. Dodatkowo wyposażamy Was też w znajomość języka angielskiego. Dzięki naszej współpracy z naszym partnerem, firmą Eclectica, dostajecie również dostęp do kursu angielski w IT, co pozwoli Wam się jeszcze lepiej przygotować do rekrutacji i później pracy w tej branży. Wsparcia w rekrutacji również udzielamy Wam na sam koniec szkolenia, przygotowujemy CV, łączymy z naszymi partnerami, mówimy, gdzie szukać pracy. No ale przede wszystkim po zakończeniu kursie będziecie mieć możliwość zaprezentowania swoich umiejętności we własnym portfolio. Także to jest część o nas. Ja już poznałam Was i to, kim jesteście, na jakim etapie nauki jesteście, czyli na samym początku. A o czym dzisiaj sobie porozmawiamy? Chciałabym zacząć od tego, czym jest Python i dlaczego warto od niego zacząć naukę programowania. Robercie, jakbyś mógł powiedzieć? Przede wszystkim dlatego, że dzięki Pythonowi nie musimy pamiętać o bardzo wielu kwestiach związanych z chociażby kompilowanymi językami programowania. Plus do tego jego składnie jest dużo prostsze. Jeśli chodzi o samą prostotę i porównanie do takich języków jak Java czy C++, w tych językach mamy bardzo dużo struktur kontrolnych w języku. Czyli mamy bardzo dużo słów kluczowych, których zapomnienie jednego może rzeczywiście przekreślić od razu działanie całości programu. W Pythonie to składnie jest dużo prostsze i dzięki temu też jest dużo bardziej zrozumiała. Ją się czyta bardziej jak w porównaniu do innych języków programowania, gdzie mamy takie języki jak C++, które mają bardzo dużo struktur kontrolnych. Ten konkretny język Python czyta się bardziej jak na przykład scenariusz, jeśli chodzi o filmy, tak? Czyli mamy po prostu dużo więcej słów kluczowych, które dla nas coś mają słów kluczowych dla nas znaczących, czyli na przykład nazwy zmiennych, dużo mniej takich struktur kontrolnych, które pokazują nam, jak język działa, gdzie mamy konkretny blok tekstu, blok instrukcji do wykonania. I to jest ten pierwszy punkt, dla którego Pythona najzwyczajniej na świecie się dużo prościej czyta i w związku z tym dużo prościej też się w nim pisze. Tych struktur jest dużo mniej. Plus do tego języki programowania takie jak Java wymagają dodatkowych instrukcji takich do alokowania na przykład pamięci, do konkretnych połączeń. Sama idea tego, jak piszemy wszystko w Pythonie, polega na tym, że interfejsy, również te dla innych programistów, muszą być maksymalnie proste w użytkowaniu. Robercie, wspominaliśmy, że angielski w IT jest bardzo ważny, ale czy można nauczyć się Pythona, mając podstawową znajomość tego języka? W każdym języku programowania tak naprawdę liczy się umiejętność czytania dokumentacji. Python mają bardzo dobrze opracowaną, z tego co widziałem, jest już bardzo dużo tłumaczeń, jeśli przynajmniej chodzi o bibliotekę standardową, czyli to, co dostajemy bezpośrednio w pudełku już na samym początku, jak zainstalujemy Pythona.
Natomiast jeśli chodzi o wszystkie języki programowania, polecam tak czy siak naukę języka angielskiego do stopnia, który pozwoli wam czytać dokumentację. A to dlatego, że najzwyczajniej na świecie to otwiera drogę do budowania dosyć ciekawych aplikacji przez to, że możemy otworzyć dowolną bibliotekę, poczytać o niej i wiedzieć od razu, jak działa. No tu znowu struktura Pythona bardzo wszystko ułatwia, dlatego że tych dodatkowych instrukcji będzie dużo mniej niż zazwyczaj w innych językach, jeśli chodzi o samo zrozumienie kodu. No to, tu warto też wspomnieć o tym, że mamy tą eklektykę, dzięki której jesteśmy w stanie dużo szybciej przyswoić ten angielski do tego poziomu do czytania dokumentacji technicznej, bo tak naprawdę nikt od nas nie będzie wymagać na stanowisku juniorskim, może nikt nie, to przesada, ale większość firm nie będzie wymagać umiejętności werbalnych, tak żeby rzeczywiście mówić po angielsku. Najważniejsze jest możliwość zrozumienia tego, co jest napisane w dokumentacji. Mhm. Ale oczywiście będziemy Was wspierać w tym, żebyście uczyli się tego angielskiego razem z Pythonem. Mamy pytanie o przykład. Powiedz, Robercie, czy damy radę pokazać linijkę kodu napisanego w Pythonie? Wiesz co, jeśli możemy to zrobić trochę później, będzie mi zrobimy trochę łatwiej. Zrobimy to trochę później, po tym jak ja przejmę na przykład swoją część i opowiem o tym, jak zdobyć dofinansowanie na szkolenie. Także to też przed Wami zobaczycie, jak wygląda kod napisany w Pythonie. Kod naszego kursanta, tak? Tak, oczywiście napisany przez naszego kursanta. No dobrze, to wiemy, dlaczego warto wybrać Pythona. Wspominaliśmy też już w naszej rozmowie na samym początku spotkania, że są pewne cechy Pythona, które sprawiają, że jest on właśnie najprostszy do nauki. Jeśli moglibyśmy wrócić do tego tematu i powtórzyć sobie, dlaczego warto rzeczywiście od tego Pythona zacząć. Ja bym generalnie sprostował samo to określenie, bo on nie jest taki super najprostszy, natomiast jest najprostszy z tych języków, które mają generalne zastosowanie i które są szeroko używane, jeśli chodzi o pracę taką komercyjną. No, na pewno znajdą się prostsze języki, które nie mają, przez to, że są zbyt proste, nie mają zastosowania takiego, że znajdziecie rzeczywiście w nich pracę. Natomiast jeśli chodzi o to, co możemy potwierdzić, przede wszystkim wszystko, czego będziecie potrzebować przykładowo do zbudowania aplikacji, która pracuje webowo, czyli mamy aplikację, która pokazuje nam coś przez przeglądarkę internetową, to będziemy w stanie zrobić już na podstawie samego Pythona. Zainstalujecie sobie Pythona, on tak naprawdę już ma w sobie wszystko to, czego będziecie potrzebować. Oczywiście są dodatkowe biblioteki, które ułatwiają nam tym bardziej pracę, które można ściągnąć, ale już sama ta podstawa Pythona pozwala na bardzo szeroką pracę. Co za tym idzie, nie musi, żeby napisać te pierwsze podstawowe programy, które dają nam jak najlepsze rezultaty, my nie potrzebujemy czytać zewnętrznej dokumentacji, zewnętrznych projektów. Wszystko, co jest w tej standardowej bibliotece, jest dobrze udokumentowane, jest też dosyć konkretnie przetłumaczone. Także to nam pomaga. Tak jak wspominałem wcześniej, sama struktura języka, która jest bardzo przyjemna, bardzo prosta, jeśli chodzi o możliwości i odczytywania i rozumienia tego, co dzieje się w środku, to jest drugi punkt, który nam to wszystko ułatwia. W Pythonie też nie musicie tak naprawdę instalować bardzo dużych środowisk, żeby stworzyć swoją pierwszą aplikację. W przypadku Java musimy sobie zainstalować chociażby maszynę wirtualną, to się nazywa JRE, do wykonywania kodu, JDK, czyli dodatkowe środowisko, które służy do tworzenia tego kodu. I dopiero wtedy, oczywiście razem z pełnym IDE, będziemy w stanie pisać te programy. W Pythonie tak naprawdę wystarcza sama instalacja Pythona i notatnik. Jesteśmy już w stanie z tym poszybować dalej. Programu nie trzeba w żaden sposób przetwarzać do aplikacji wykonywalnej. Po prostu startujemy go od razu z poziomu aplikacji i to od razu nam działa. Tam też nie będzie oczekiwania na to, żeby aplikacja została stworzona przez program i dopiero możemy ją wystartować. Także to są te najważniejsze cechy, czyli wszystko jest dostępne tak naprawdę od ręki i w sposób przystępny, łatwy do odczytania za pomocą prostego do zrozumienia kodu, nastawionego maksymalnie na prostotę i na to, żeby jeśli biblioteka jest stworzona, to ma robić jedną rzecz i tą dokładnie rzecz robić dobrze. Dobrze. W takim razie dobrze. Mamy fajne pytanie od Bolesława. Czym praktycznie zajmują się
programiści Pythona, jakie dostają zadania. A ja może zadam to pytanie trochę inaczej. Robert, jak przychodzisz do pracy, jesteś juniorem, to jakie zadanie możesz dostać do wykonania? Wszystko zależy od firmy, w której pracujemy i czym ta firma się zajmuje. Zazwyczaj pierwsze zadania, które są wyznaczone dla juniorów, to są takie prace typowo poprawiające już istniejący kod. Nikt od juniora nie będzie wymagać tworzenia nie wiadomo jak dużego projektu na samym początku, natomiast tu chodzi o proste wgryzienie się w kod, który powstał w danej firmie, bo firmy bardzo rzadko ujawniają swoją bazę kodową, tego nie będziemy wiedzieć przed zatrudnieniem, co tam dokładnie siedzi w środku. Będziemy wiedzieć tylko, z jakich bibliotek korzystają. I tu będziemy mieli coś tak prostego, chociażby jak naprawa błędu. Na przykład nie pojawia nam się jakieś okno, albo nie pojawia nam się jakiś fragment okna, albo podczas kliknięcia przycisku wykonuje się inna akcja niż powinna, albo tylko część akcji, która była zaplanowana. I tu będzie chodzić o to, żeby znaleźć powód, żeby go jak najszybciej naprawić. Jaki to będzie problem, to już bardzo mocno zależy od tego, w jakiej firmie pracujemy. Jeśli to jest firma finansowa, prawdopodobnie tam będziemy mieli do czynienia z jakimiś finansami. Jeśli jest to e-commerce, bardzo możliwe, że to na przykład będzie poprawa czegoś związanego z dodaniem produktu do koszyku. A później rozumiem, że możemy jako mid zacząć pisać aplikacje, strony, kod. Tak, jak najbardziej. Już juniorzy piszą prostsze części, szczególnie jeśli mamy do czynienia z architekturą polegającą na mikroserwisach, czyli znowu takich małych programach, małych aplikacjach, które mają robić jedną rzecz i dobrze i tylko tą. Natomiast rzeczywiście midów i seniorów prosi się już o coraz większe aplikacje. Też przede wszystkim chodzi o to też, żeby ci midowie i seniorzy ogarniali samą komunikację między takimi aplikacjami, jeśli chodzi o strukturę mikroserwisową, czyli wielu aplikacji, które tak naprawdę dopiero łącznie wykonują jedno zadanie. Pojawiają nam się pytania tak zwane porównawcze. Najpierw padło pytanie Java czy Python. Teraz mamy pytanie Python developer czy data scientist. To jest zawsze trudne pytanie, bo najłatwiej byłoby odpowiedzieć, znając waszą sytuację, to czym jesteście zainteresowani, jaki macie background i to możecie zrobić, rozmawiając z naszymi doradcami kariery, do czego oczywiście też was zachęcam. Możecie się z nimi skontaktować przez naszą stronę i formularz kontaktowy. Czy ty, Robert, jesteś w stanie w jakiś sposób polecić Pythona dla osób, które mają takie ambicje, takie cele albo takie doświadczenie, a nie inne? Czy ja polecam przede wszystkim Pythona jako ten pierwszy język, od którego zaczniemy programować. Każda ambicja, każde zadanie, które będziemy chcieli wykonać, które pomoże w automatyzacji czegoś nudnego, czegoś, co obecnie robimy, to jest coś, co zawsze kupuje nam czas. To może się wiązać bezpośrednio z awansem w konkretnym miejscu pracy obecnym. To może też się wiązać z na przykład zmianą pracy na trochę lepszą. Jeśli mamy ambicje zmienić pracę, zmienić stanowisko pracy na miejsce zupełnie inne, możemy zacząć od Pythona, bo tam rzeczywiście stworzenie swojego pierwszego portfolio będzie najprostsze. Nie wiem, czy dokładnie odpowiedziałem na pytanie. Tak, dziękuję. A szczególnie zapraszamy was na kurs Pythona, ponieważ autorem tego szkolenia jest właśnie sam Robert. I to, w jaki sposób przygotował to szkolenie, jakie zadania przygotował i praktyczne podejście, to sprawia, że warto rzeczywiście zapisać się właśnie na nie. Za chwilkę też sobie opowiemy o tym, czego można się nauczyć na samym kursie. Możecie z tego skorzystać jako taką bazę dla juniora. Ale chciałabym też przejść do kolejnego punktu, czyli technologii, które musisz znać, bo tutaj mamy zapytanie o PyCharma. Czy jest używane przez Pythonowców? Znaczy, generalnie tak. PyCharm to jest takie dedykowane środowisko programistyczne, w którym piszemy programy w Pythonie. Ono nam bardzo dużo ułatwia. Ja sam osobiście używam go na kursach, natomiast jeśli chodzi o zastosowanie takie komercyjne, wszystko zależy tak naprawdę od zespołu. Innymi słowy, jeśli zespół w większości używa PyCharma, to prawdopodobnie ma też napisane jakieś fajne skrypty, które automatyzują pracę tylko nad tym projektem, tylko w PyCharmie. PyCharm jest jednym z środowisk, w
których możemy pisać kod w Pythonie, natomiast kod w Pythonie można pisać, tak jak wspominałem wcześniej, nawet w notatniku i wszystko zależy od zastosowań, od konkretnego zastosowania, od konkretnej potrzeby. Ja sam osobiście zazwyczaj używam trochę prostszych programów, zazwyczaj, to znaczy jeśli mam konkretną firmę, w której już jest używane, wtedy na pewno nie będę się wyłamywać, wtedy będę pisać tak samo jak cała reszta programistów, chociażby po to, żeby zachować dokładnie ten sam styl pisania oprogramowania, ułatwić też pracę innym, którzy używają dokładnie tego samego edytora. Mhm. A czy Python ma tak zaawansowane opcje statystyczne jak SAS czy R? No to powiedzmy sobie w ten sposób, czy Netflix postawiłby swoją aplikację, postawiłby całe swoje środowisko oparte na Pythonie, gdyby Python nie był wystarczająco zaawansowany? Python jest bardzo szerokim językiem, tak? Mamy sporo opcji związanych chociażby z uczeniem maszynowym, z aplikacjami webowymi, ale też aplikacjami takimi typowymi, standalone odpalanymi, które możemy uruchamiać normalnie u nas na laptopie, na komputerze, czy też między innymi na telefonach. Z telefonami jest trochę trudniej na ten moment, ale to też jak najbardziej da radę. Python też powoli wchodzi w przeglądarki bezpośrednio, jeśli chodzi o język frontendowy. Mamy taki fajny projekt Brighton, który zbliża się do swojej wersji stabilnej. Sam pokładam w nim bardzo dużo nadziei, jeśli chodzi o stosowanie Pythona bezpośrednio jako język skryptowy zamiast JavaScriptu. Mhm. Świetnie. Mam też takie przekorne pytanie od Wojciecha. Czy nie jest tak, że jak nauczę się Pythona, to się rozleniwię i nie będzie mi się chciało uczyć innych języków? Bo po co, jak Python jest uniwersalny i łatwy? To może podejdźmy do tego tematu w ten sposób. Jeśli nauczyłeś się Pythona i piszesz w nim coraz więcej aplikacji, uczysz się nowych bibliotek, jesteś w stanie coraz więcej osiągnąć, to twój wzrost, jeśli chodzi o programistę, nie będzie mierzony tym, ile języków programowania znasz, tylko tak naprawdę jak dużo jesteś w stanie napisać samemu, jak dużo jesteś w stanie osiągnąć za pomocą tego, co teraz umiesz. To jest takie dosyć ciekawe określenie, że oceniamy programistę odnośnie tego, czy umie ten język, czy nauczył się tego w ciągu ostatnich 5 lat. Można być bardzo dobrym specjalistą, można być seniorem, tak naprawdę skupiając się tylko na wybranym zakresie, jeśli chodzi o samą wiedzę programistyczną. No bo umówmy się, tych bibliotek, języków powstaje dużo i nie ma takiej szansy, żeby za jednego życia zapoznać się z tym, co powstaje. Powstaje tego więcej, niż jesteśmy na bieżąco w stanie się uczyć. Mhm. Ale też ciągły rozwój jest wpisany w pracę, karierę programisty. Chęć rozwoju jest też jedną z tych umiejętności miękkich, które są poszukiwane podczas rekrutacji. Także warto się nastawić na to, że nie będziecie się nudzić w programowaniu, chyba że się bardzo, bardzo postaracie. Też fajne pytanie mam, czy praca na czyimś kodzie nie jest trudniejsza od pisania własnego, a może jest nudniejsza? Zacznijmy od tego, że wszystko zależy od tego, jaki to jest kod. Jeśli będziemy pracować na kodzie innego juniora, może być ciekawie. Jeśli to będzie kod seniora, prawdopodobnie dzięki temu nauczycie się bardzo dużo dobrych praktyk. Wypatrzycie też konkretne rozwiązania, o których sami byście nie pomyśleli, a w przypadku juniorów to tak samo może być. Natomiast jeśli chodzi o oglądanie kodu, który był stworzony przez ludzi z większym doświadczeniem, na pewno na tym nic nie stracicie. Nie jestem pewien, czy do końca będzie trudniejsze. Działanie na samym kodzie, który już jest stworzony, pozwala wam się skupić tylko i wyłącznie na tym aspekcie, który chcecie dodać teraz do aplikacji. Zaczynanie nowego projektu ma to do siebie, że robimy bardzo dużo nudnych zadań, które już gdzieś były zrobione, ale my to musimy napisać jeszcze raz, dlatego że to nie pasuje do obecnego środowiska, obecnych bibliotek na przykład, które dobraliśmy. I wtedy rzeczywiście powtarzanie, wymyślanie od nowa koła może być trochę trudniejsze. Oczywiście to nie jest tak, że za każdym razem wymyślamy wszystko od początku, natomiast zawsze jest jakiś taki nakład projektowy, gdzie wykonujemy dokładnie tą samą pracę. Mhm. Okej, dzięki. W takim razie przygotowałam taki slajdzik na temat tego, czego można się nauczyć na naszym bootcampie. I chciałabym, żebyśmy porozmawiali właśnie, co jest potrzebne takiemu juniorowi, który zaczyna szukać pracy, zaczyna pierwszą pracę, do tego, żeby czuć się pewnie na swoim stanowisku?
Robert, czy widzisz moją prezentację? Tak, widzę, prezentację, czekam na pytanie. Pytanie jest takie, co jest potrzebne jako baza do tego, żeby zacząć jako junior? Jeśli chodzi o zaczęcie z naszym bootcampem, przede wszystkim bardzo dużo chęci do tego, żeby zacząć programować. Na pewno przyda się poczytać coś odnośnie samych zastosowań, natomiast to nie jest takie do końca wymagane. Jeśli startujecie z nami, przede wszystkim przygotujcie co najmniej 15 godzin czasu w ciągu tygodnia na pracę nad projektem. Co prawda nasze lekcje zajmują dwa razy półtorej godziny w ciągu tygodnia, natomiast my tu bardzo stawiamy na późniejszą pracę samodzielną i na pracę podczas konsultacji. Czyli przede wszystkim ten czas, który będziecie mogli poświęcić, to jest najważniejsze, żeby zacząć w ogóle z nami. I ten moment, żeby jak najzwyczajniej na świecie potrzebny będzie jeszcze laptop, trochę spokoju, żeby wam rodzina nie zawracała głowy w trakcie, jak się uczycie. Nie potrzebujemy bezpośrednio wiedzy programistycznej wcześniejszej. Zawsze trzeba zacząć od jakiegoś języka programowania. Gorąco polecam, żeby pierwszym tym językiem programowania właśnie był Python. A czego musimy się nauczyć na takim kursie, bootcampie, szkoleniu, żeby móc wziąć udział w pierwszych rekrutacjach na stanowisko juniorskie? No przede wszystkim potrzebny nam jest pierwszy projekt, taki, który będziemy mogli pokazać na naszej rozmowie o pracę, o którym będziemy mogli opowiedzieć i najlepiej, jak będziemy zadowoleni z tego, co zrobiliśmy, będziemy też mogli pokazać, co nauczyliśmy się w trakcie tworzenia projektu. Czyli jakieś konkretne przemyślenia, preferencje co do bibliotek, to też jest zawsze bardzo miło widziane, bo to pokazuje podczas rozmowy, że mamy rzeczywiście doświadczenie w pisaniu programowania i wyrabiamy sobie już jakieś predyspozycje na podstawie własnego doświadczenia, czyli jesteśmy w stanie zapamiętywać to, co robimy i uczyć się też na własnych błędach. Jeśli chodzi o nasz kurs, jest o tyle przyjemnie, że i przede wszystkim różnie w porównaniu do innych form, gdzie moglibyśmy nauczyć się tego Pythona, że nasze projekty końcowe są indywidualne pod każdą osobę, która uczestniczy w naszym kursie. To znaczy, w momencie, gdy rozpoczynamy, mniej więcej w połowie kursu, udostępniamy listę otwartą z projektami końcowymi. W momencie, gdy nasz kursant wybierze to zadanie końcowe, ono już jest całkowicie wykreślone z listy, żaden kursant w przyszłości ani w przeszłości nie miał i w przyszłości nie będzie miał dokładnie tego samego projektu. Co za tym idzie, idąc na rozmowę o pracę, pokazujecie coś, czego rekruter jeszcze nie widział. To jest bardzo ważne, szczególnie wychodząc z bootcampu. Wiadomo, bootcampy kończą się w tym samym terminie, szczególnie jeśli chodzi o pracę zdalną, może się zdarzyć tak, że na rekrutacji spotkacie kolegę z kursu. I to byłoby fajnie, gdybyście odróżniali się tym, jaki projekt wykonaliście, czy będzie pasować bardziej do specyfiki pracy w tej konkretnej firmie. Dzięki temu mamy po prostu szersze doświadczenie i nikt nie zarzuci naszemu kursantowi to, że tak naprawdę ktoś za niego napisał ten program, albo spyta, w jakiej części ten program był pisany przez ciebie. To jest jedno z nieprzyjemnych pytań. Tego bardzo staramy się uniknąć i stąd właśnie te indywidualne podejście do osób u nas na kursie. Nasz kursant ma być zadowolony i ma być z unikalnym projektem, z którego będzie zadowolony, gdzie będzie szczęśliwy, że go rzeczywiście stworzył. Dlatego dobieramy to na podstawie doświadczenia obecnego, jak i osobistych preferencji do tego, co byśmy rzeczywiście chcieli napisać. My też na koniec kursu, wdrażając Was w ten proces wsparcia w rekrutacji, wspieramy Was w tym, żebyście wiedzieli, jak się sprzedać. Bardzo ważne jest, żeby do rozmowy rekrutacyjnej dobrze się przygotować, żeby przypomnieć sobie, co się robiło w tym projekcie, na czym on polegał i jaka była moja rola w tworzeniu tego projektu, na przykład w przypadku projektów grupowych. Także przygotujemy Was kompleksowo, tak jak wspominał Robert, nauczymy Was właściwie od zera, ponieważ nie musicie mieć żadnego doświadczenia w programowaniu, nauczymy Was Pythona, zrobicie pierwszy projekt podczas kursu, a następnie będziemy Was wspierać w tym, żebyście znaleźli pracę
Również połączymy Was z naszymi partnerami, pracodawcami, którzy szukają osób na stanowiska juniorskie. Ja teraz opowiem Wam troszkę o tym, jak zdobyć dofinansowanie na szkolenie, a później wrócimy sobie jeszcze do Waszych pytań i do tego, żeby pokazać Wam fragment kodu z projektu. Nie wiem, czy wiecie, że jest wiele sposobów na to, żeby sfinansować swoje szkolenie. Nie zawsze musicie sięgać do swojej kieszeni, a nawet jeśli sięgacie do niej albo do swoich oszczędności, możecie rozłożyć te płatności na raty. Mówimy o tym, ponieważ wiele osób nie zdaje sobie sprawy z takich możliwości, a warto z nich skorzystać. Na przykład, jeśli jesteście osobą bezrobotną, możecie skorzystać z dofinansowania z Urzędu Pracy. Takie dofinansowania są w stanie zafundować Wam całkowicie szkolenie, na przykład takie jak Python u nas w Future Scholars. Istnieje też Krajowy Fundusz Szkoleniowy i Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości dla osób, które są pracownikami lub pracodawcami. Pracodawca może wysłać Was na szkolenie i wtedy PARP lub KFS sfinansuje Wasze szkolenie znowu do 100% ceny szkolenia. Mamy też ciekawe rozwiązania jak pożyczki Open czy Inwestuj w Rozwój, które są finansowane z Ministerstwa Rozwoju, mają fundusze europejskie i dzięki korzystaniu z tych nieoprocentowanych pożyczek możecie rozłożyć ceny szkolenia na do 36 rat, a dodatkowo do 25% ceny szkolenia może zostać Wam umorzone, więc płacicie tylko ostatecznie 75% szkolenia w równych ratach. Są też opcje takie jak bankowe pożyczki nieoprocentowane. U nas na stronie możecie wybrać taką opcję i rozłożyć cenę szkolenia na do 10% nieoprocentowanych rat za pomocą właśnie banku. Także jeśli zastanawiacie się, czy jedna z tych opcji jest dla Was dobra, możecie porozmawiać z naszym doradcą kariery, który wprowadzi Was szczegółowo w kwestie dofinansowań, ponieważ to są sprawy bardzo indywidualne, będziemy w stanie Wam dobrać jakby rozwiązanie, powiedzmy, szyte na miarę dla Was. No ale wracając do naszego tematu, ja serdecznie Was zachęcam do tego, żebyście zainteresowali się dofinansowaniami, no ale wróćmy do tematu Pythona. Tak, przepraszam za opuszczenie chwilowe. Nie mam problemu, najważniejsze, że jesteś z nami z powrotem. Robercie, zastanawiam się, jakie jest zapotrzebowanie na Pythonowców obecnie na rynku pracy? Coraz większe. Tak naprawdę Python w tej chwili ma tylko dwóch głównych konkurentów, czyli JavaScript jako te zastosowania pod frontend i pod backend jednocześnie. Java, tak naprawdę jeśli chodzi o zastosowania głównie backendowe, takie duże w stylu enterprise, czyli dla dużych firm. No i jest Python, który służy do tego, że przede wszystkim, żeby szybko produkować nowe wersje oprogramowania, żeby jak najszybciej tak naprawdę wprowadzać zmiany. Także te trzy języki są w tej chwili najmocniejsze. Java ma trochę mocniejszy próg wejścia, stąd też trochę trudniej, jeśli chodzi o samo nauczenie się Javy. Natomiast liczba ofert pracy dla juniorów jest w tej chwili porównywalna dla Javy i dla Pythona, jeśli chodzi o te języki bardziej backendowe. Także to są tak naprawdę te trzy języki, w których na pewno uda Wam się znaleźć pracę w miarę szybko, szczególnie po naszym kursie. Z tego, co do tej pory słyszę, już po paru miesiącach nasi kursanci w zdecydowanej większości tę pracę znajdują, czy to podnosząc sobie kwalifikacje w obecnej firmie, w której pracują, czy też po prostu zmieniając pracę na całkowicie inną. Dokładnie tak. A właśnie pytanie Krzysztofa, a co z JavaScript? Bo wspomnieliście o tym. Tak, jest to jeden z języków programowania, język, którego używamy bezpośrednio w przeglądarce internetowej. On służy, jego głównym celem jest bezpośrednia praca w waszej stronie, czyli po stronie przeglądarki. To ma ten plus, że praktycznie każdy z Was ma interpreter, czyli program, dzięki któremu możecie pisać swoje programy w JavaScriptie albo własne strony internetowe oparte o JavaScript. Już w przeglądarce macie na pewno ją zainstalowaną, chociażby w ten sposób prawdopodobnie oglądacie ten webinar.
To jest jego plus. Główny minus JavaScriptu jest taki, i szczególnie wszystkiego, co jest związane z przeglądarką, że przeglądarka nie jest jedna i nie jest w jednej wersji. Co za tym idzie, jednym z większych problemów, jeśli chodzi o programowanie typowo frontendowe, jest to, że niestety trzeba po prostu radzić sobie z problemami z tym, że komuś coś działa na Chromie w wersji tej, ale nie działa na Safari w wersji tej. No, to nie występuje w Javie i w Pythonie. Te dwa języki mają to do siebie, że działają po stronie serwera. Serwer ma te dokładnie te samo jedno środowisko i jeśli zadziałało wam to raz, to nic potem nie wysiądzie, dlatego na przykład, że użytkownik ma inną przeglądarkę. Mhm. Widzę, że Wojtek jest obeznany z Pythonem, bo zadaje bardzo ciekawe pytania. Dzięki Wojtku za twoje pytania. Czy Python jest często stosowany w testach automatycznych? Jak najbardziej. Generalnie Python ma chyba najszerszą nawet bibliotekę, jeśli chodzi o wszystkie narzędzia do testowania. Selenium chyba jest taką najbardziej powszechną, jeśli chodzi o sposób testowania bezpośrednio w przeglądarce na podstawie automatycznych akcji. No Python też był pisany z tą myślą, że już za jego pomocą, za pomocą tych wbudowanych pakietów możemy pisać proste testy. Ten język był napisany w ten sposób, że od razu powinniśmy myśleć o testach, pisząc własne oprogramowanie, chociażby po to, żeby sprawdzić, czy nasza najnowsza zmiana nie wywołuje jakichś większych problemów w fragmentach kodu, o których nawet nie myśleliśmy, że mogłyby się zmienić i mogłyby się zachowywać jakoś inaczej. Mhm. A Wojtek jest po kursie testerami manualnego, więc pyta o automatyzację. Mhm. No to jak najbardziej. Tak jak wspomniałem, Selenium, nie jestem w stanie dokładnie określić, co jest na naszym kursie testera oprogramowania. Na naszym jest Java. Jest na naszym jest Java. Natomiast Python ma też bardzo dużo tych bibliotek. Na kursie zresztą podejmujemy również temat testów, chociażby po to, żeby jak najprędzej nauczyć się pisania kodu, który będzie działał stabilnie i który nie będzie nam wysiadał. Nie będziemy też spędzać tak dużo czasu odtwarzając warunki początkowe, chociażby po to, żeby wpisać 10 danych i dopiero wtedy przekonać się o tym, że wystąpił u nas jakiś błąd. Mhm. Robercie, chciałabym teraz wrócić do tematu rekrutacji, którą już troszeczkę poruszyliśmy, bo zdajemy sobie sprawę, że kończąc kurs, nawet z tym wsparciem w rekrutacji, które my oferujemy, nie możemy usiąść na laurach. To, co jest bardzo ważne, to nasz ciągły rozwój jako taki początkujący programista Pythona. Co ty byś polecał osobom, które ukończą kurs, żeby ich to GitHub, czy ich portfolio, czy ich CV cały czas wydawało się coraz ciekawsze potencjalnym rekruterom? No przede wszystkim nie możemy przestać programować po zakończeniu kursu. Ta pierwsza praca nie przychodzi tak prędko. Tego trzeba być świadomym. Rekrutacja trochę czasu zajmie. To, co przede wszystkim pokazujemy rekruterom, to to, że po zakończeniu samego webinaru dalej pracowaliśmy nad sobą. Chociażby po to, żeby nie zapomnieć tego, czego się do tej pory nauczyliśmy, a tym lepiej, jeśli nauczymy się jakichś nowych bibliotek, nowych zastosowań do chociażby własnego programu. Także przede wszystkim to, co polecam, to pisać programy dalej, rozwijać na przykład ten projekt, który już obecnie stworzyliśmy, bo to jest wtedy konkretna, duża baza kodu. To, na co ja osobiście często patrzyłem, jeśli chodzi o juniorów i osoby z pierwszymi projektami, to jak wygląda wykres ich aktywności, jeśli chodzi o ich własne repozytorium. Jeśli chodzi o repozytoria publiczne, widoczne, bardzo dużo z nich ma taki ładny wykres związany z dniami, kiedy dana osoba wysyłała jakiekolwiek zmiany na serwer. I tam wtedy widać, czy dany programista pracuje codziennie, czy na przykład publikuje to raz na tydzień. Szczególnie będzie widać, jeśli projekt został zaniedbany i przez 2 miesiące się z nim nic nie działo. Także to jest super ważne, żeby skupić się na tym, żeby pracować w sposób ciągły. Tym bardziej, że późniejsza praca jako programista to jest ciągłe poszerzanie wiedzy. To, czego się nauczymy teraz, jest ważne w tym roku. W przyszłym roku prawdopodobnie będzie już nowa wersja Pythona. Warto byłoby znać przynajmniej jej nowe części składni, takie, które możemy zastosować, które możemy wdrożyć i nasz program skraca się za jej pomocą jednej instrukcji o 4 linie. To jest bardzo przydatne, to też bardzo mocno pomaga w czytelności kodu, już nie mówiąc o tym, że po prostu fajnie poszerzać swoje własne horyzonty. To jest tak naprawdę pełna ścieżka wzrostu, jeśli chodzi o programistę, czyli to, ile się nauczy przez swoją pracę i jak często się uczy nowych rzeczy w porównaniu do po prostu użytkowania już obecnych umiejętności.
Dokładnie. To, co my też sugerujemy naszym kursantom, to żeby wyszli poza schemat. My przygotowujemy dla Was szkolenie, które mocno osadzi Was w podstawach, które pozwolą Wam zdobyć pierwszą pracę. Ale wykorzystajcie naszego mentora do tego, żeby dowiedzieć się czegoś więcej, żeby dowiedzieć się, czego warto nauczyć się na przykład po zakończeniu bootcampu, w którą stronę warto się rozwijać. Jeśli macie jakieś pytania, które wychodzą poza materiały kursowe, mentor jest od tego, żeby Was przez to przeprowadzić. Nigdy nie zatrzymujemy się w rozwoju. Tak jak wspominałam, IT to jest miejsce, gdzie bardzo sobie ceni taką chęć rozwoju, chęć nauki i żeby być dobrym programistą, ale też również, żeby zostać seniorem w pewnym momencie, na tę naukę i ciągły rozwój musimy właśnie postawić. Co jest warte podkreślenia, to, że bardzo dużo kursantów, których obecnie mamy, spotykam się często z prośbą, którą generalnie spełniamy, odnośnie zadania zaliczeniowego, żeby albo podać swój własny temat zaliczeniowy, albo zrealizować je za pomocą innych bibliotek niż te, które są normalnie w kursie. I oczywiście, jeśli to jest w zasięgu danego juniora, żeby taki program stworzyć, bo też trzeba być świadomym tego, że czasami możemy wymyślić program, który będzie zbyt duży na ten okres trwania kursu, ale jeśli on tylko będzie do zrobienia, to jak najbardziej wtedy możemy skorzystać z innych bibliotek. Nasza podstawa zakłada to, że uczymy, jeśli chodzi o technologie webowe, chociażby języka frameworku Flask, jeśli chodzi o połączenie z bazą SQL Alchemy, no i do tego mamy bibliotekę taką CSS-ową, czyli bezpośrednio związaną z frontendem, Spectre. Jej uczymy absolutne podstawy. Tu chodzi po prostu o to, żeby móc stworzyć na podstawie bieżących umiejętności ładnie wyglądającą aplikację webową. Ona nie będzie zaawansowana, ale taka dosyć ładna. Natomiast bardzo często spotyka się na przykład, że zamieniamy framework Flask na Django. Django jest takim dosyć dużym kombajnem, który ma bardzo dużo funkcjonalności, ale jego nauka wymaga trochę więcej niż tą niezbędną podstawę, żeby wiedzieć, jak programować technologie webowe. Skupiamy się na Flasku, dlatego że nasz program zaliczeniowy kursanta niekoniecznie musi być związany z technologiami webowymi. Tak, my tego uczymy, bo to jest jedno z częstszych zagadnień, natomiast nic nie stoi na przeszkodzie, żeby napisać program, który jest tak naprawdę uruchomiany bezpośrednio na komputerze użytkownika. Robert, no właśnie powiedz, czy damy radę pokazać projekt naszego? Tak, udało mi się to odnaleźć. I to jest właśnie przykład programu, który nie wykorzystuje technologii webowych. Pokażę Wam kod, natomiast nie jestem go w stanie niestety odpalić, uruchomić u siebie. Jest trochę problemów z moim komputerem, tak szczerze mówiąc. To znaczy część bibliotek jest w innej wersji i miałbym trochę z tym problemów, natomiast normalnie on rzeczywiście jest działający. Jeśli tylko nasz kursant pozwoli, to oczywiście też go pozwolimy ściągnąć. Muszę tylko udostępnić ekran. Tak, my rozmawialiśmy z Wojciechem, który już zakończył kurs i zezwolił nam na udostępnienie Wam właśnie swojego projektu. Także cieszymy się, że możemy pokazać Wam i unaocznić, jak wygląda nauka na takim kursie Pythona. Obawiam się, że potrzebuję jakiegoś dodatkowego pozwolenia na współdzielenie ekranu. Jeśli możesz wskazać, gdzie go znajdę, to... Wiesz co, powinieneś mieć taką możliwość, tam gdzie masz kamerę, włączanie, wyłączanie dźwięku i kamerę. Dobra, udało się. Okej, okay. Udostępnię co prawda jeden ekran. Program, który stworzył nasz użytkownik, nasz kursant. Jeśli możesz powiększyć. Zobaczę, wydaje mi się, że powinno dać radę. Czy teraz to, co widzimy, jest czytelne? Co robi ten program? Ten program naszego kursanta miał za zadanie przede wszystkim poradzić sobie z mętnikiem, który mamy na przykład w katalogach pobrane. Sami wiemy bardzo często, jak ściągamy cokolwiek z internetu, jak ten katalog pobrany, download, w zależności od wersji językowej waszego systemu operacyjnego, wygląda po jakimś czasie. Co zrobił nasz kursant? Nasz kursant napisał aplikację okienkową za pomocą biblioteki EasyGUI, która pozwala wybrać ścieżkę, wybrać konkretne daty i pogrupować na przykład pliki, które są duplikatami. Jeśli na przykład ściągniemy plik dwa razy ten sam, on się pojawia wtedy z takim ładnym dopiskiem 1, 2,
2 i tak dalej, no ale on widnieje niestety w naszym systemie jako jeden następny. Ta aplikacja to przeskanuje, posortuje według konkretnych folderów, które zaplanowaliśmy w aplikacji, czy też jeśli chodzi o naszą samą strukturę nazw plików, i wstawi to do osobnych folderów, plus do tego usunie duplikaty, usunie też pliki tymczasowe, inne, których możemy już nie potrzebować. Niestety nie uruchomię tego u siebie, bo mój system operacyjny ma trochę problemów bezpośrednio z katalogiem pobrane właśnie, przez moją własną konfigurację. Natomiast to było między innymi założenie. Cały program tak naprawdę nie jest zbyt długi, on nie wymagał tak dużo pracy. To, co było głównie wymagane, to była znajomość zewnętrznych bibliotek, takich jak EasyGUI czy HashLib, dzięki którym byliśmy w stanie szybko porównywać zawartość plików. Bardzo żałuję naprawdę, że nie jesteśmy w stanie pokazać dokładnego działania. Byłoby to na następnym webinarze w takim razie uruchomimy. Powiedz Robert, pracujesz na GitLabie. Czym on się różni od GitHuba? GitLab to jest jedna z implementacji Gita, czyli repozytoriów współdzielonych. Jako tako na kursie używamy Gita niezależnie od dostawcy. GitLab jest jedną z tych bibliotek, które pozwalają na przykład nam jako Future Colors stworzyć własne repozytoria wewnętrzne, dzięki którym jesteśmy w stanie sprawnie dzielić się kodem z naszymi kursantami albo na przykład oceniać bieżące zmiany w kodzie kursantów. Oprócz GitLaba istnieje na przykład GitHub albo Bitbucket, to są osobne źródła, gdzie rzeczywiście, osobne miejsce, gdzie możemy publikować własny kod. GitLab jest często używany w dużych podmiotach, w dużych firmach, a to dlatego, że możemy wtedy zaprogramować taką własną usługę, własny serwer, na którym będziemy trzymać kopię oprogramowania. W przypadku GitHuba, Bitbucketa zazwyczaj to oprogramowanie wtedy znajduje się na przykład w GitHuba, no to będzie to będą serwery Microsoftu. Nie każdy czuje się z tym swobodnie, publikując kod w miejscu, które jeśli zostanie zhakowane, rzeczywiście może być problematyczne. GitLab jest po prostu tą implementacją, której my również używamy, natomiast my nie zamykamy się ogólnie, jeśli chodzi o repozytoria, gdzie one mają stać, gdzie mamy przechowywać ten kod. Moi kursanci zarówno korzystają z naszego własnego GitLaba Future Colors, jak i też GitHuba. Dzięki temu potem jest im prościej na przykład podzielić się własnym kodem z kimś spoza organizacji, jeśli mają taką potrzebę oczywiście. No ale najważniejsze jest to, żeby mieć swoje repozytorium i na nim pracować i podczas kursu, i po jego zakończeniu, no bo to właściwie do tego repozytorium będziemy kierować rekrutera. Tak, dokładnie. To, co pokazujemy na naszym GitLabie czy na GitHubie, to jest ten link główny, który będziemy wysyłać do rekrutera, żeby pokazać rzeczywiście, do czego jesteśmy zdolni, co do tej pory napisaliśmy. Jeśli chodzi o ocenę przyszłego programisty, jeśli tylko ma dostęp do takiego repozytorium, bo wiadomo, to się nie zawsze zdarza. Czasami programista przez 10 lat pracuje nad zamkniętym kodem w jednej firmie. Wtedy ciężko się podzielić czymś oprócz projektów hobbystycznych. No, ale w waszym przypadku, kiedy tych projektów, tego doświadczenia jeszcze nie ma, te repozytoria są szalenie ważne. To pokazuje wasz styl programowania, to pokazuje też, jak dbacie o swój projekt. Czyli na przykład, jak często publikujecie zmiany w waszym projekcie. Czyli na przykład, czy usuwacie nie tylko duże błędy albo dodajecie duże fragmenty kodu, ale też naprawiacie małe błędy, które pojawiły się w trakcie użytkowania samego programu. To jest ważne i o tym będziemy trąbić podczas całego kursu. Tak, jestem bardzo wymagający, jeśli chodzi o chociażby ten widok kalendarza. On rekruterom, szczególnie rekruterom, którzy nie są programistami, to też jest ważne, bardzo dużo mówi. Wstępny przesiew kandydatów, jeśli kandydatów na pracownika jest bardzo dużo, jest robiony bardzo często przez pracowników, którzy nie są techniczni. I co za tym idzie, oni potrzebują trochę bardziej jasnych źródeł informacji, czy dana osoba pracowała w ciągu czy dana osoba programowała w ciągu ostatniego pół roku. I jeśli tak, to jak dużo programowała. Słuchajcie, ponieważ powoli zbliżamy się do końca spotkania, ja jeszcze wrócę do pytania jednego z czatu, ale zanim chciałam Was zaprosić do tego, żebyście dołączyli do kolejnej edycji Pythona Future Colors. Jeśli czujecie, że to jest to, że chcecie się uczyć Pythona i chcecie się uczyć z nami pod okiem Roberta lub innych mentorów, którzy zostali osobiście przez Roberta wdrożeni do nauczania, to zachęcam do tego, żebyście
żebyście się zainteresowali naszą ofertą, żebyście weszli na www.futurecollars.com i poczytali więcej o samym kursie. Kolejna edycja startuje już 31 maja, mamy jeszcze ostatnie miejsca na kurs. Trwa on 14 intensywnych tygodni, to są naprawdę intensywne tygodnie. Kurs kosztuje 8200, ale zachęcam do tego też, żeby skontaktować się z naszym doradcą kariery, bo on zawsze może zaproponować jakąś zniżkę z tego, co wiem. Także zachęcam do tego, żeby zadzwonić, dopytać, wejść na naszą stronę internetową, pobrać sobie zakres szkolenia i dowiedzieć się, dlaczego właśnie kurs Pythona i dlaczego właśnie w Future Collars. Pojawiło się też pytanie, czy webinar będzie możliwy do obejrzenia później. Tak, będzie możliwy na naszej stronie w zakładce webinary pojawi się, także możecie sobie wrócić do tego. I chciałam właśnie już przejść do tego pytania, które się pojawiło od Kasi. Mamy jeszcze 8 minut spotkania, także jeśli coś wpadło Wam do głowy albo baliście się zapytać wcześniej, to jest dobry moment na to, żeby zadać to pytanie. Kasia pyta, mam pytanie, nie znam w ogóle języków programowania, coś tam sobie ewentualnie poskrobię z Googlem. Na co dzień pracuję w dużej korporacji, w Command Center i sobie skrobię makra w VBA. Czyli no generalnie bardzo proste rzeczy. Czy jest szansa, że poradzę sobie z Pythonem, czy może są inne języki, którymi mogę się zainteresować? Dodam, że interesuje mnie kurs trochę zarobkowo, a trochę ze względu na własną ambicję. Tam padło określenie VBA, to będą skrypty z tego, co kojarzę w Visual Basicu. No rzeczywiście on nie jest jakoś taki specjalnie rozwojowy, jeśli chodzi o miejsca pracy. No tak jak mówiłem, jeśli chodzi o języki programowania, Python będzie jednym z tych prostszych do nauki, do rozpoczęcia samej pracy z nim. Dlatego jak najbardziej ten kurs będzie dla ciebie. Jeśli chcesz sobie poradzić z czymś bardziej wizualnym, no to prawdopodobnie też mogłabyś spojrzeć na nasz kurs UX albo samego frontendu. On może być też ciekawy dla ciebie. Jeśli chcesz poradzić sobie z takimi zadaniami bardziej generalnymi, czyli niekoniecznie chcesz tworzyć aplikacje, które są związane z frontendem, z jakimś ładnym wyglądem aplikacji, a bardziej z jej samym działaniem, no to Python tutaj jak najbardziej będzie na miejscu. Zachęcamy Cię, Kasiu, do tego, żebyś zaczęła naukę programowania, bo warto, żeby rzeczywiście spełniać swoje ambicje i żeby nie siadać na laurach i ciągle się rozwijać. No i trochę zrobiliśmy kółko, ponieważ znowu wracamy do pytania, czy wiek jest przeszkodą, by po kursie Pythona wystartować na rynku? Od tego zaczęliśmy właściwie nasze dzisiejsze spotkanie. Robert, jak to jest z tym wiekiem? Czy on jest przeszkodą w nauce lub w zdobyciu pracy? Ja nie pamiętam, kiedy ostatnim razem patrzyłem na datę urodzenia kandydata, tak szczerze mówiąc. Tego w ogóle już się nie umieszcza nawet w CV. Nie, tego się nie powinno umieszczać w CV. Niektóre kraje zachodnie nawet odrzucają coś takiego jak publikację własnego zdjęcia w CV. Takich rzeczy nie powinniśmy wysyłać. A to dlatego właśnie, żeby uniknąć jakichkolwiek takich nieporozumień odnośnie samego wieku, odnośnie jakiejkolwiek innej cechy, która nie powinna wpływać na nasze kompetencje. Także nie pamiętam, kiedy ostatnim razem na coś takiego spojrzałem. Zazwyczaj patrzę w to miejsce tylko wtedy, kiedy naprawdę coś mi się nie zgadza z tym, co zobaczyłem w CV. Czyli na przykład 10 lat doświadczenia z tą technologią i z tą technologią, technologia ma 5 lat, coś pewnie się nie zgrywa, ale to są jedyne przypadki, kiedy mogę rzeczywiście na coś takiego spojrzeć. Koniec końców w przypadku osób, które dopiero zaczynają pracę jako programiści, najważniejszym jest zawsze te portfolio i co tak naprawdę sobą reprezentują, co będą w stanie powiedzieć też na rozmowie o pracy, a nie ile mają lat. To nie jest wiążący czynnik w żaden sposób. Dokładnie tak, więc zachęcamy Was do tego, żeby skoncentrować się na projektach, zadaniach, praktyce i praktyce jeszcze raz. Mamy pytanie od Agnieszki. Pracuję w firmie IT, ale w finansach. I jak mówię o przebranżowieniu, to chłopaki się śmieją, że po kursie to co tam można będzie wiedzieć,
że liczą się studia, Politechnika. Agnieszko, no niestety nie każdy może wrócić na studia. Rzeczywiście czasem wiek jest tutaj przeszkodą, ponieważ mamy swoje rodziny, inne zobowiązania i nie wrócimy już na studia dzienne. I tutaj rozwiązaniem jest szkolenie, kurs intensywny po to, żeby się przebranżowić, co też potwierdzają nasi kursanci i absolwenci. A czy ty, Robert, doradzałbyś Agnieszce, żeby mimo wszystko, mimo kolegów, zainteresowała się i zdobyła nowe doświadczenie i nowe kompetencje? Powiem z własnego doświadczenia, jeśli chodzi o pracę z różnymi firmami technologicznymi. Około połowa osób pracujących w nich to są osoby z wykształceniem wyższym jako programista, informatyk. To znaczy, że druga połowa takiego wykształcenia nie ma, zaczynała najprawdopodobniej idąc w jakimkolwiek innym kierunku i tą swoją karierę zbudowała na podstawie swoich umiejętności, na podstawie tego, jak dużo się była w stanie uczyć przez te wszystkie lata pracy. Rynek IT jest bardzo chłonny, potrzebuje tych pracowników, od samego początku w zasadzie potrzebował ich więcej niż społeczeństwo potrafiło zapewnić. W związku z tym otwierał się też na inne specjalizacje, na inne kierunki. Bardzo dużo jest na przykład ekonomistów, których znam, jeśli chodzi o inne osoby spoza tła informatycznego, jeśli chodzi o studia informatyczne, to bardzo dużo było ekonomistów, fizyków na przykład, ale zdarzały się inne kierunki, takie jak na przykład pedagogika. Tak, to też jest możliwe, jak najbardziej jest możliwe i te dane osoby sobie rzeczywiście radzą w tej pracy. Nawet awansują dosyć konkretnie, tak? Także nie zamykałbym w żaden sposób tej drogi, a kolegom trzeba powiedzieć, że trochę myślą przedpotopowo. I trochę wiary w koleżankę z pracy. Cieszę się, że też napisał Konrad, który uważa, że tutaj wiek może być przeszkodą w jego przypadku. Konradzie, dzięki temu, że nasze szkolenia są online, ta nauka jest bardzo elastyczna. 90% naszych kursantów to są osoby, które pracują i uczą się po godzinach. Dzięki temu, że lekcje na żywo odbywają się w godzinach popołudniowo-wieczornych i ta godzina jest ustalona z całą grupą za pomocą ankiety. Dzięki temu, że mentorzy są dostępni po południu i wieczorem, możesz spokojnie rozpocząć pracę, zakończyć ją danego dnia i usiąść do nauki Pythona. Możesz nadrabiać pewne rzeczy weekendami. Lekcje na żywo są nagrywane, umieszczane później na platformie po zakończeniu lekcji. Jeśli jesteś w stanie poświęcić się przez 14 intensywnych tygodni, bo to rzeczywiście będzie intensywna nauka, to my zapewniamy, że jesteś w stanie pogodzić życie zawodowe, rodzinne i naukę. I to potwierdzają nasi kursanci. Tak, większość naszych kursantów z Pythona rzeczywiście jest osobami pracującymi. Oczywiście jest łatwiej, kiedy to jest tylko nasze jedyne zajęcie, natomiast nikt nie mówi, że to nie jest możliwe i rzeczywiście osoby pracujące sobie z tym lepiej radzą. Tym bardziej, że bardzo często mamy też osoby, które po prostu chcą podnieść swoje kwalifikacje, nie tyle chcą zmienić pracę, co chcą zmienić stanowisko wewnątrz obecnej organizacji. Dokładnie. Muszą wykonywać swoje obecne stanowisko, pracę na swoim obecnym stanowisku, póki tego nie zrobią. Konradzie, rozumiem, że masz dwa etaty. Gdyby się okazało, że jesteś w stanie z jednego zrezygnować, to zapraszamy do nas na szkolenie i postaramy się elastycznie dopasować do ciebie, tak jak ty będziesz dopasowywał się do nas. Bardzo serdecznie wszystkim dziękuję za dzisiejszy webinar, za wasze wspaniałe pytania, za waszą aktywność podczas tego spotkania. Myślę, że wiele się dowiedzieliśmy o Pythonie, o pracy, o nauce. Dzięki, Robert, przede wszystkim tobie, że podzieliłeś się swoją wiedzą, doświadczeniem i tym super przykładem Wojtka. Wojtkowi też dziękujemy oficjalnie dzisiaj za udostępnienie możliwości zobaczenia jego projektu. Mam nadzieję, że jeśli zaraziliśmy was z pasją do Pythona, weźmiecie udział w naszym kursie, który startuje 31 maja lub w kolejnej edycji. A jeśli zastanawiacie się, czy może Java, czy może Data Science, zapraszam was też na kolejne webinary. Webinar z Java odbywa się 31 maja. Webinar z Data Science już wkrótce też pojawi się w zakładce webinary, będziecie mogli się zapisać. Także bardzo serdecznie dziękujemy jeszcze raz i życzymy wam miłego wieczoru. Do zobaczenia. Dziękuję. Na kursie. Do zobaczenia. Do usłyszenia. Czekam na was. Cześć.